4 stycznia zapraszam wszystkich czytelników na popołudnie noworoczno-świąteczne. To popołudnie adresowane jest również do naszych czytelników z Ukrainy. No właśnie taki termin dobraliśmy, żeby był dobry dla wszystkich. 4 stycznia od godziny 16:30 rozpoczynamy warsztatami dla dzieci. Będzie ozdabianie pierników. Będą też małe nagrody za występy wokalne, ponieważ to popołudnie zakończymy wspólnym śpiewaniem kolęd. Wiem, że wybierają się do nas ukraińskie artystki zespołu Czerwona Kalina. Natomiast nasza publiczność będzie w rękach bardzo dobrego pianisty gorzowskiego Andrzeja Benia i myślę, że też damy radę wykonać nasze polskie kolędy czy też pastorałki wspólnie z naszymi czytelnikami ukraińskimi. Zatem będzie to taki wieczór też popołudnie w zasadzie integracyjne, które ma dać odrobinę radości naszym czytelnikom ukraińskim, ale też i my chcemy się czegoś od nich nauczyć, dlatego też jeszcze jeden punkt programu to czytanie historii, czytanie tekstów związanych z Bożym Narodzeniem, z tym okresem świątecznym w języku ukraińskim i w języku polskim. Same zajęcia dla dzieci są na zapisy, ponieważ no, musimy wiedzieć, ile mniej więcej musimy przygotować materiałów do produkcji tych bardzo ciekawych rzeczy, które dzieci zrobią. Natomiast ta druga część, już czytanie tekstów związanych z Bożym Narodzeniem, świętami oraz śpiewanie kolęd jest zupełnie oddana żywiołowi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy mieli przygotowany telebim z tekstami. Również teksty na kartkach będą dla tych, którzy wolą czytać czy widzieć tekst na kartce. Będą próby. Jeśli nam się uda coś zaśpiewać dobrze, to być może nawet zrobimy z tego nagranie audiowizualne i będziemy mogli Państwu przedstawić wyniki tego spotkania.